Dokąd teraz? Kieruję się w stronę układu Nova Garon. Wyłapałem imperialne meldunki, żadnych niespodzianek. Jasne. Sir, nie wiem, czy mnie słyszysz, ale będę za tobą tęsknić. Okej, jesteśmy. Wciąż myślę o Sir. Ja też. Już nigdy nie spojrzę na Pailunę w taki sam sposób. Wyłożyła na nią pieniądze, a nigdy do niej nie zajrzała. I już nie zajrzy. Przykro mi, Gris. No, mnie też. Byłoby miło ją oprowadzić choć jeden raz, nie? Uważaj tam na siebie, Kal. Bądź ostrożny, straciliśmy już dosyć bliskich. W porządku? Znowu to samo. Nasze rodziny i przyjaciele nie żyją. Wiem. Przykro mi. To nie twoja wina. Ale ich śmierć nie może pójść na marne. Ja popilnuję modliszki. Uważaj na siebie. Teraz polecimy na... Póki co nieźle. Szybko, mały. Którędy? Musimy go znaleźć, Bidi. Jeśli wciąż tu jest. Mówi, że to nie jest zwykła baza Imperium. Zwiększone środki bezpieczeństwa. Wszystkie statki zostaną do odwołania przekierowane na lądowiska trzeciego stopnia w celu wzmożonej inspekcji. Kontrola ruchu lotniczego. To oficer Imperialnego Biura Bezpieczeństwa. Tajna policja Imperium. Hangar został zamknięty ze względu na zwiększone środki bezpieczeństwa. Wszystkie statki zostaną do odwołania przekierowane na lądownictwo. Dasz mi dostęp do tego terminalu. Celu wzmożonej inspekcji. Nie mogę. Nie masz uprawnień. Mam uprawnienia.
Nie robisz nic złego. Masz uprawnienia. Dostęp przyznany. Hangar został zamknięty ze względu na zwiększone środki bezpieczeństwa. Wszystkie statki jeśli tu baza IBB, to co robi tu Bołki? Może pracuje dla imperialnego wywiadu? Względu na zwiększone środki bezpieczeństwa. Wszystkie statki zostaną do odwołania przekierowane na lądowiska trzeciego stopnia w celu wzmożonych inspekcji. Alarm wciąż milczy. Względu na zwiększone środki bezpieczeństwa. Wszystkie statki zostaną do odwołania przekierowane na lądowiska trzeciego stopnia w celu wzmożonej inspekcji. Ze względu na zwiększone środki bezpieczeństwa. Wszystkie statki zostaną do odwołania przekierowane na lądowiska trzeciego stopnia w celu wzmożonej inspekcji. Patrz, to myśliwiec Bołda. Hangar został zamknięty ze względu na zwiększone środki bezpieczeństwa. Wszystkie statki zostaną do odwołania przekierowane na lądowiska trzeciego stopnia w celu wzmożonej inspekcji. Zwiększone środki bezpieczeństwa. Wszystkie statki zostaną do odwołania przekierowane na lądowiska trzeciego stopnia w celu wzmożonej inspekcji. Przekierowane na lądowiska trzeciego stopnia w celu wzmożonej inspekcji.
nie wiem, jak im się... Hangar został zamknięty ze względu na zwiększone środki bezpieczeństwa. Wszystkie statki zostaną do odwołania przekierowane na żeby cię wykończyć. Chodź, mały. Nieźle. Ta? Zobaczmy. Gładko i cicho. Nie możemy dać Połdowi znać, że po niego idziemy. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Terminal. Może znajdziemy Bołda w bazie danych. Bołd tu jest. Dostał kwaterę oficerską. Hej, nie możesz tu przebywać. Potwierdzono. No siema. Dobra robota. Musimy je otworzyć. Komandor Derki. Pozwólcie, że jako pierwszy powitam naszych gości z Inkwizycji. Jesteśmy zaszczyceni, że Lord Vader okazał zainteresowanie naszymi operacjami. To dowódca bazy. Będziemy nadal pokazywać, jak ważne jest to biuro dla Imperium. Nasi wrogowie są liczni, lecz dzięki informacjom pozyskiwanym przez nasze biuro zwyciężymy. Zawsze uważaj, zawsze się pilnuj. Jesteśmy Imperialnym Biurem Bezpieczeństwa. Jesteśmy oczami Imperium. Do dzieła. Baza jest teraz zamknięta. Intruz został zidentyfikowany. Przeprowadź go do mnie. Pomogą nam przechwycić tego Jedi. Na wolno!
Myślisz, że na nas czekali? Żeby dotrzeć do Bouda, musimy znaleźć dowódcę bazy. Pewnie platforma jest gdzie indziej. Wszystkich funkcjonariuszy bezpieczeństwa. Straciliśmy intruza z oczu. Meldujcie o nim do centrali. Został zidentyfikowany jako Cal Kestis, terrorysta Jedi. Przyprowadźcie go tu żywego! Nic z tego. Zapory elektronowe zostały aktywowane. Cały personel zachować ostrożność. No chodź, BD.
się w centralnym dowództwie! Zakłócenia wizualne. Laserowe drzwi są wyłączone. Czy ktoś widzi tego Jedi? Sądziłem, że gdy pierwszy raz się spotkamy, będziesz przywiązany do krzesła. Już to słyszałem. To wciąż dziwne. Uruchom łączność i odwołaj alarm w bazie. Po co? Jesteś Jedi. Wiem, do czego jesteś zdolny. A do czego nie. Odwołaj alarm. Już. Mówi komandor Denwik. Jedi został unieszkodliwiony. Wszystkie jednostki rozejść się do odwołania. Zadowolony? Przychodzę po Bołda Okunę. Jak znalazłeś tę bazę? Na statku Bołda był lokalizator. Nietypowa nieostrożność. Jego raporty wskazują, że mocno się zżyliście od czasu Coruscant. To ty mu kazałeś zinfiltrować mój oddział. Zgadza się. Bołd był moją bronią już od dawna. Całkiem skuteczną. W przeciwieństwie do tych zakutych łbów z Inkwizycji. Więc to prawda. Sir nie żyje przez ciebie. Nie. Operacja Jedi jest miesiącem... Kłamiesz! Imperium spaliło archiwa. Pod wodzą Dartha Vadera! Dartha Vadera? Muszę to powstrzymać, póki mogę! Nie rozumiesz? Bołd ściągnął cię, żeby mnie zniszczyć! Nadchodzą! Po mnie chyba, że... Coś? Musi przedrzeć się przez nas, żeby dotrzeć do statku. Ruchy! Jeśli ktoś cię zobaczy, to przejrzy nasz podstęp.
Sprytnie, Bidi. Spotkamy się po drugiej stronie. Gdzie przesłuchują Jedi? Dlaczego pytasz? Też chcesz spróbować? Zgadza się, nie odpowiada na Szturmowcy przechodzą jakiś trening na odporność. Może przesłuchuje Jedi? Myślisz, że jeszcze żyje? Denwig powiedział, że... Którędy do kwater oficerskich? Zakładam, że jesteś nowy. Zgadza się. Kiepsko to o tobie świadczy, że nie masz pojęcia, gdzie się znajdujesz. A teraz wynoś się. Nie mam dla ciebie czasu. Dzięki za ciepłe powitanie. Jeszcze słowo i zgłoszę cię za niesubordynację. Nie zatrzymuj się. Nie mam ochoty zadawać się. Niesamowite. Imponujące zagranie Denwiga. Pokonał inkwizytorów ich własną bronią. Nasi nowi goście nie mogą usłyszeć, że tak... Podaj cel wizyty. Też mi goście. Jestem umówiony. Obserwują. W jakiej sprawie będzie to spotkanie? A my obserwujemy ich. To poufne. Mam zezwolenie. Centralne dowództwo powinno to zgłosić. Muszę wezwać droida strażniczego. Nie ruszaj się. Przyślij tu droida strażniczego. Czy to konieczne? Nie mogę... Przepuść mnie natychmiast. Nie mogę tego zrobić bez zezwolenia. Przepuść mnie, a szepnę o tobie dobre słówko Denwigowi. Pochwała. Dobrze. Śmiało, proszę pana. Hej, mały. Bądź gotowy na wszystko. Zhakuj to. Nie ma go tu. Rozejrzyjmy się. Przez cały ten czas zbierał na nas informacje. Spokojnie, skarbie. Wiem. Zostaliśmy we dwoje, Kata, tak? Tylko ty i ja. Córka Bouda. Jej matka. Muszę się skupić. Nośnik danych. Starodawny. Spostrzegawczy jesteś. Zobaczmy, co tam jest. Co znalazłeś? Które oglądał Dagan w... Przepraszam. Ja... Przestraszyłaś mnie. Ty jesteś Kata.
Mnie zwą Cal. A to jest BD-1. Miło cię poznać. Gdzie jest twój tata? Zabiera mnie na wycieczkę. Nie pracujesz tu, prawda? Nie. Jeszcze nikt się tego nie domyślił. Jesteś prawdziwym Jedi? Tak. Jestem. No, kończę się pakować. Nie mogę znaleźć Mukiego. Tak, pomożemy ci szukać. Czy to jest Muki? Podobny do mnie. Troszkę. Mama mi go dała. Kata. Czy tata ci powiedział, gdzie cię zabiera? To miała być niespodzianka. Dalej dotarłeś tu szybciej niż sądziłem. Podejdź tu, Kata. Tato, co się dzieje? To mój najlepszy przyjaciel. Pokłóciliśmy się, ale to wyjaśnimy. Prawda, Cal? Masz Mukiego? Byłeś Jedi? Tak. Jak przeżyłeś czystkę? Rada wysłała kilku z nas do wywiadu podczas wojen klonów. Wtedy nauczyłem się skutecznie znikać. Ukrywałem się, nie wiedząc komu ufać. Brzmi znajomo? Właśnie. Ale wtedy poznałem niezwykłą kobietę. Twoją mamę. Pewnego dnia byliśmy z Katą poza domem, gdy dostałem wiadomość. Nie wracaj do domu. Inkwizytorzy. Szukali mnie. Moja żona zapewniła nam cenny czas. Nie mogłem wiecznie uciekać, więc się dogadałem. Denwik nas ukrywa, dopóki tata jest przydatny. Okłamywałeś nas od samego początku. Tanalor miał być schronieniem dla obu naszych rodzin. Ale ty chciałeś go oddać ukrytej ścieżce. Bandzie nieznajomych. A ty chciałeś poświęcić tysiące ludzi, żeby ratować własną skórę. Jesteś potworem, Bołd. Nie. Jestem ojcem. Gdy wziąłem ją na ręce, w jej oczach zobaczyłem całą galaktykę. Nie zrozumiesz tego. Rozumiem, czym jest zdrada. I to, że zwabiłeś mnie tutaj, żeby zaatakować tę bazę. Prawda? Cóż.
walka z Imperium wychodzi ci świetnie. Biegnij! Intrus jest w moich kwaterach! Jest uzbrojony! Strzelać, by zabić! Zabić tego Jedi! Boat! Jesteś grube! Ucieka. Jeśli zwieje, to już go nie znajdziemy. Hej, Merin, słyszałaś? Merin, gdzie ona się podziała? Zniszczyć ten myśliwiec! Nie pozwólcie zdrajcy uciec! Spóźniliśmy się. Dobra, jestem gotowy. Musimy wrócić na modliszkę. Wszyscy funkcjonariusze do hangaru! Dlaczego tu jesteś? A jak myślisz? Ratuję cię!
Boat? Zniknął. Zabrał córkę i kompas. Wykorzystał mnie, żeby uciec. Szlak by cię... Dalej, Jedi. Zrób to! Zrób to! Lepiej ty niż Lord Vader! Kto to jest? To on nasłał na nas Boata. Mój ludzie. Kordowa. Sir! Wszyscy zginęli przez niego! Kal! Tego właśnie chce Boat. Wiem, że teraz cierpisz, ale nie jesteś taki! Imperium zdążyło już tyle nam odebrać! Nie chcę stracić ciebie! Nie stracisz. Czekam na statku. Pozdrów ode mnie inkwizytorów. Nic mi nie jest. Nic mi nie jest, mały. Nie musisz się tak o mnie martwić. Zróbmy postój. Przypomina mi się Ilum,
Sporo już przeszliśmy, co? Nic ci nie jest? Nie, chyba nie. Co to było? Czy to... Nawet nie wiem, co to było. Jeśli znowu to poczujesz, powiedz mi. Tak zrobię. Dobrze. Porozmawiamy później. O, nareszcie. Już się martwiłem. Czekaj. Nic nie mów. Walczył z całą bazą. Mam rację? Zgadłeś. Dobra, Cal. Nie mamy Bouda. Nie mamy kompasu. Mów całą prawdę. Wytrzymam to. Przegraliśmy, co nie? Został jeden kompas. Jeśli to słyszysz, to wiesz, gdzie go zostawiłem. Ale jeśli zniknął, to nie rozpaczaj. Jest... Co to? To nie jest tylko pożegnanie. Dotrzesz na Tanalor w inny sposób. Musisz włączyć węzły i skierować je na współrzędne zakodowane w tej wiadomości. Tu jest centrum sterowania. Jeśli nastawimy węzły, to stworzymy trasę przelotu przez otchłań. Chwileczkę, wyjaśnijmy to sobie. Mam polecieć modliszką przez pożerającą statki mgławicę, korzystając z maleńkiego tunelu wydrążonego przez 200-letnie urządzenie? Tak. Dobra, niech będzie. Wszystko dobrze, Cal.